Cześć, tu Natalia z projektu X. Dziś opowiem Wam niesamowitą historię konia, którego gest poruszył cały świat. Koniecznie posłuchajcie tej historii do końca. Miłego oglądania! Ta opowieść złamie Wasze serca. Poznajcie historię konia, którego właściciel zginął w wypadku samochodowym. To, co stało się podczas pogrzebu, zszokowało wszystkich. Brazylijczyk Wagner Figueiredo da Lima i jego koń Sorento byli najlepszymi przyjaciółmi. Niestety pewnego dnia ku rozpaczy kochającej go rodziny i przyjaciół da Lima nieoczekiwanie zginął w wypadku samochodowym. Jego brat Juan doskonale wiedział, ile Sorento znaczy dla Wagnera, dlatego postanowił przyprowadzić na jego pogrzeb konia, z którym spędził wiele pięknych chwil. Mężczyzna zbliżał się już do orszaku żałobnego, kiedy nagle stało się coś niespodziewanego. Sorento zrobił się niespokojny, nastawił uszy, aż w końcu zrobił gest, który świadczył o tym, że rozumie, dlaczego brat jego pana postanowił go tu dziś ze sobą zabrać. Koń szedł zdecydowanym krokiem prosto do otwartej trumny, po czym zrobił wzruszający gest, którym zdumiał wszystkich zgromadzonych na ceremonii. Po tym, jak zdjęcia obiegły internet, zadziwił swoją postawą cały świat. Zdjęcie Sorento, jak żegna swojego wieloletniego opiekuna i jedynego przyjaciela, przykładając czule grzywę do jego trumny, poruszyły serca wszystkich, którzy je widzieli. Wagner i Sorento spędzili razem wiele lat. Ich relacja była niezwykle bliska. Każdy, kto był w ich towarzystwie, czuł, że między nimi jest silna więź podobna do tej, którą potrafi stworzyć dwoje otwartych na siebie ludzi. To dlatego brat Wagnera, Juan, zdecydował, że należy dać Sorento szansę ostatniego pożegnania i przywilej uczestniczenia w orszaku żałobnym. Podczas ostatniego pożegnania Sorento zdawał się rozumieć, dlaczego znalazł się tego dnia wśród opłakujących Wagnera żałobników. Według jego brata moment, w którym zabierano trumnę, tak bardzo wzruszył zwierzę, że z jego oczu pociekły łzy. Przez długi czas Sorento okrążał miejsce pochówku i parskał tak, jakby czuł ogromny smutek i żałobę po stracie kogoś naprawdę mu bliskiego. W pewnym momencie podniósł wzrok i pokłonił się z szacunkiem. Wszyscy byli w kompletnym szoku. Nikt nie mógł powstrzymać łez. Jeszcze raz przytulił piękną białą grzywę do trumny swojego opiekuna i pożegnał się z nim raz na zawsze. Całą drogę na cmentarz, stąpając w orszaku żałobnym, Sorento mocno bił o ziemię kopytami, skomląc i wydając dźwięki podobne do ludzkich, tych, kiedy jesteśmy w najgłębszej rozpaczy. Świadkowie tego zdarzenia do dziś wspominają niezwykły pogrzeb i piękną postawę cierpiącego z powodu śmierci przyjaciela konia. Odkąd jego właściciel Wagner zginął, Sorento jest pod opieką brata i jego rodziny, która jeszcze za życia obiecała Wagnerowi, że w przypadku, jeśli coś mu się kiedykolwiek stanie, zaopiekują się nim do końca życia. Chciał, by zapewnili mu przytulny dom i wszystko, co konieczne, by Sorento nadal wiódł szczęśliwe, beztroskie życie. Koń jest żywym hołdem miłości, jaką wszyscy darzyli zawsze uśmiechniętego, szczodrego i dobrodusznego Wagnera. Jego nagła śmierć złamała serce wszystkim tym, którzy mieli okazję go poznać i wspierać. Sorento był dla niego wszystkim, mówił jego brat, dlatego to dla mnie zaszczyt, by opiekować się jego koniem, który pożegnał go w tak doniosły i wyjątkowy sposób. Dzięki za obejrzenie. Jeśli podobała Ci się dzisiejsza historia, zostaw lajka i komentarz, a jeśli udostępnisz film na swoim Facebooku, historia nie tylko trafi do większej ilości osób, ale też Ty pomożesz mi rozwijać kanał. Do usłyszenia. Pozdrawiam!